Cześć, witam Was serdecznie. Chciałam dzisiaj opowiedzieć, przedłużając ostatni film, jeśli chodzi o dietę sześciotygodniową, warzywno-owocową, według dr Dąbrowskiej. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o wsparciu, jakie macie dookoła, tak? Dlatego, że wielokrotnie przerywa się dietę, wielokrotnie kogoś się, że tak powiem, obwinia o to, że przerwałam dietę, że nie, że to wszystko twoja wina, że to wszystko ja bym mogła być na diecie albo mógłbym być na diecie, ale to przez moją rodzinę, przez moje koleżanki, przyjaciół i tak dalej, bo wszyscy byli przeciwko mnie. No właśnie, więc taki krótki filmik. Wszyscy będą przeciwko Wam. Na pewno będą się śmieli. Ja byłam na diecie bardzo wyśmiewana. Do tej pory czasami jestem. Jak mówię na przykład, że nie jem mięsa w ciąży, to wszyscy: o matko, przecież Ty jesteś w ciąży, musisz jeść mięso. Właśnie, że nie muszę. Jeżeli dostarczam białka i wszystkich aminokwasów w różnych innych rzeczach typu ciecierzyca, soczewica, inne strączkowe i zielone rzeczy, to nie muszę jeść mięsa. I Wy też nie musicie, ale no wiadomo, każdy musi po swojemu dorosnąć przede wszystkim do tej diety. No i oczywiście nikt Wam nie pomoże. Jeżeli Wam nie będzie na diecie zależeć, nie będziecie mieli dobrej motywacji i tak dalej, to nikt Wam nie pomoże na tej diecie. Będą Wam proponować słodycze, nawet przekornie, będą robić na złość, proponować słodycze, śmiać się. Ja wielokrotnie będąc w gościach, czy nawet w domu, czy gdzieś tam, po prostu każdy dookoła po prostu je co chce, tak jak sam chce, i nie możemy być źli na to, że ktoś ma ochotę w tym momencie na pizzę, albo pije kolę, albo je batona, tak? Dlatego, że to jest nasz wybór i nie możecie winić kogoś z boku. Ja winiłam oczywiście, że przerywałam przez kogoś dietę, bo ktoś mi nie wierzył i tak dalej. Tak naprawdę nikt nie zauważa, że Wy jesteście na tej diecie, docina i tak dalej. Tydzień znowu widzi się z Wami i znowu docina i w ogóle zapomina o tym, że byliście na tej diecie i tak dalej. Dla nikogo nie jest ważna ta dieta, tylko i wyłącznie dla Was. Tylko Wy możecie zapanować nad tym, tylko Wam może zależeć na tej diecie i naprawdę nie wolno się na nikogo oglądać, bo w nikim wsparcia nie otrzymacie. Czasem jest tak, że małżonkowie bądź mężczyźni pomagają i idą na tą dietę razem z kobietą, tak? Ale to naprawdę jest długa droga. Czasami zajmuje im to rok, dwa lata, zanim pójdą na tą dietę, więc nie myślcie sobie, że od razu wszyscy, ja idę na dietę i wszyscy idą ze mną, moje dzieci, moi znajomi, moi przyjaciele albo mój mąż i ja od dzisiaj żywimy się inaczej. Nie, Ty się od dzisiaj żywisz inaczej, ale cała reszta żywi się tak, jak się żywiła. Do momentu, kiedy nie zobaczy jakichś konkretnych efektów i naprawdę takich ważnych rzeczy, dla których miałoby zmienić. I przede wszystkim, jeżeli ktoś jest zdrowy, to nie przejdzie na tą dietę. Wiadomo, faceci nie przejdą na tą dietę, bo kobieta przeważnie przychodzi na dietę albo chce wyzdrowieć, albo chce schudnąć. I to są główne motywacje. Facet tak naprawdę nie ma motywacji, żeby przejść na dietę, bo jest dobrze przeważnie w swojej skórze. To my kobiety ciągle mamy takie jakieś kompleksy większe i chcemy się albo upiększać, albo mieć piękne włosy, piękną cerę i tak dalej. Więc musimy niestety znaleźć sobie tą motywację i wspierać się same. Wspierać się same filmami na YouTubie, książkami. Książka dr Dąbrowskiej. Są dwie książki. Ona jest cały czas rozchwytywana, dlatego ja jej nie mam przy sobie, ale w którymś filmie pokażę okładki tych książek, jak to wygląda. Jedna to jest Ciało i ducha ratować żywieniem. Druga to jest zdrowo żyć chyba na żywieniu pełnowartościowym, czy coś w tym stylu, nie pamiętam drugiego tytułu, ale jest to taka żółta książeczka i biała książeczka. Są to malutkie książeczki, ale bardzo fajnie opisane i tak bardzo prosto opisane. Zresztą jak komuś pożyczam, to one wędrują, wędrują. Każdy szybko je czyta, bo to raz, dwa, trzy i już.
I dlatego tak jest. Więc życzę powodzenia i nie oglądajmy się na innych, dlatego że nikt z boku wsparcia nam nie da. Jeśli chodzi o naszych bliskich, dopiero później zobaczą, jeżeli będą widzieli efekty, że się z czegoś wyleczyliśmy albo poprawiliśmy sobie coś, to wtedy zaczną się zastanawiać, jeżeli u nich wystąpi jakaś choroba, albo u nich będzie coś nie tak, coś będzie źle, leki przestaną działać, albo przestaną wierzyć służbie zdrowia, bo w czymś im nie pomogła, to wtedy dopiero przejdą na tą dietę. Więc trzeba się wziąć w sobie, silna motywacja. Jestem z Wami, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.